W kilku filmach na temat pochodnych korzystałem z takiej własności, że pochodna logarytmu naturalnego to jest po prostu 1 przez x. Ja to kiedyś powiedziałem w którymś filmie, potem korzystałem wiele razy z tej własności, ale nigdy tego nie udowodniłem. No i teraz się poprawię, nadrobię ten brak i udowodnię ten wzór. Wyprowadzę wzór na pochodną logarytmu naturalnego wprost z definicji pochodnej, licząc granicę ilorazu różnicowego. Temu będzie poświęcony ten film. No dobrze, no to zanim do tego przejdziemy, no to przypomnijmy sobie, co to w ogóle jest logarytm naturalny z X. Natomiast logarytm naturalny, to jak wiecie, jest logarytm o podstawie E z X, gdzie E to jest taka śmieszna liczba, stała Eulera, która jest zdefiniowana na przykład jako granica takiego ciągu. Granica przy n dążącym do nieskończoności z 1 dodać 1 n -ta do n tej. Istnieje wiele. Równoważnych definicji liczby e, to jest jedna z tych definicji. One wszystkie definiują tę samą liczbę, co się dowodzi, że te definicje są równoważne. No i jest to pewna liczba niewymierna. Jej rozwinięcie dziesiętne zaczyna się od 2,71 i tak dalej. No i ma ona bardzo ciekawe i ważne własności. Jedną z tych własności jest właśnie ten wzór, który tutaj napisałem. Że logarytm przy podstawie e spełnia taką tożsamość, że jego, jego pochodna to jest po prostu 1 przez x. No dobrze, no to. Z tej definicji liczby E będę korzystał w tym wyprowadzeniu, dlatego ją tutaj napisałem. No to obliczmy teraz wprost z definicji pochodną tego logarytmu. No więc korzystamy teraz z definicji pochodnej jako granicy ilorazu różnicowego. Czyli piszemy, że to jest granica przy delta X dążącym do zera z ilorazu różnicowego. Czyli tutaj musimy wziąć logarytm w punkcie X plus delta X odjąć logarytm od x. No, i całość podzielona przez delta x. Wiele razy już taki iloraz różnicowy dla wielu różnych funkcji pisaliśmy. No i teraz skorzystamy tutaj z pewnej własności logarytmu, żeby to wyrażenie przekształcić do innej postaci. Najpierw zacznę od tego, że napiszę to w postaci 1 przez delta x razy coś innego. Teraz tę różnicę logarytmów ja zamienię zgodnie z takim wzorem. Wiemy, że jak mamy logarytm o dowolnej podstawie, w szczególności logarytm naturalny, z jakiejś liczby a i odejmujemy od tego logarytm z jakiejś liczby b, no to to jest to samo, co logarytm ilorazu tych liczb. To jest jedna z własności logarytmów, które są udowodnione w filmach na temat logarytmów. No więc teraz skorzystam z tej własności i napiszę tutaj, że to, że to jest 1 przez delta x, no a zamiast różnicy logarytmów, napiszę logarytm. Ilo razu. To jest moje a, to jest moje b, czyli tu będę miał x dodać delta x podzielone przez x. Skorzystałem z tej własności. Dobrze, teraz ten wzór jeszcze dalej troszkę przekształcę. 1 przez delta x. No i tutaj teraz rozdzielę to na sumę dwóch ułamków. To, co tutaj mamy w nawiasie jako argument logarytmu. No i pierwszy ułamek to będzie x przez x, czyli po prostu 1 dodać. Delta x przez x. No dobrze. Teraz skorzystam z kolejnej własności logarytmu, którą na pewno znacie. Mianowicie, jak mam logarytm od jakiejś liczby a. I to jest pomnożone przez jakiś czynnik, na przykład, nie wiem, niech on się nazywa w. Jak wykładnik. No to to jest to samo, co logarytm od a do potęgi w. Znaczy mówiąc, jak tutaj mam wykładnik, to no, no, mogę go wyciągnąć przed logarytm. Albo na odwrót, czynnik, który jest przed logarytmem, mogę wciągnąć pod logarytm jako wykładnik. No więc tutaj zrobię to, tę drugą rzecz właśnie, czyli napiszę, że to jest granica przy delta x dążącym do zera, i teraz to będzie mój wykładnik, czyli napiszę, że to jest logarytm. Od czego? Logarytm od 1 plus delta x dzielone przez x do potęgi 1 przez delta x. Taki mam tutaj wykładnik, czyli dokładnie ten czynnik, który był przed logarytmem. Skorzystałem z tej własności, która jest napisana tutaj. Którą powinniście znać, jak wiecie, co to jest logarytm i jakie są jego własności. Teraz z kolei zrobię sobie pewne podstawienie. Mianowicie nazwę sobie delta x przez x, nazwę sobie 1 przez n. Takie zrobię podstawienie tutaj. Inaczej mówiąc, jak pomnożę obie strony tego równania przez x, no to w podstawie sobie delta x równe x dzielone przez n. No i teraz ja liczę granicę przy delta x dążącym do zera. No to żeby delta x dążyło do zera, jak x jest ustalone, no bo liczymy pochodną w jakimś ustalonym punkcie x, to do czego musi dążyć n? No n musi dążyć wtedy do nieskończoności. Inaczej mówiąc, granica przy n dążącym do nieskończoności z delta x, to jest to samo co granica przy n dążącym do nieskończoności z x przez n, to jest po prostu 0. Czyli zamienię liczenie granicy przy delta x dążącym do zera na liczenie granicy przy n dążącym do nieskończoności. No i tutaj pozamieniam te wyrażenia zawierające delta x na wyrażenia zawierające n. Czyli napiszę, że to jest równe. Czemu to jest równe? 1 dodać delta x przez x to jest po prostu 1 przez n. 1 przez delta x to co to jest? No skoro delta x to jest x przez n, no to 1 przez delta x to będzie n przez x. n dzielony przez x. Taki będzie tutaj wykładnik. No dobrze, no to mogę teraz znowu to przekształcić do jeszcze innej postaci. Mianowicie napiszę teraz, że to jest granica przy n dążącym do nieskończoności z logarytmu. No i teraz napiszę, że to jest tak. 1 dodać 1n, -ta, tak jak było, do potęgi n. Następnie jeszcze do potęgi 1 przez x. Do potęgi 1 przez x. No bo wykładniki przy potęgowaniu się mnoży. Więc to jest to samo. n razy 1 przez x to jest n przez x. No, ale teraz znowu skorzystam z tej własności, którą miałem tutaj, że logarytm od a do jakiegoś wykładnika w to jest to samo co w razy logarytm a. No i tym razem tym moim wykładnikiem będzie 1 przez x. Czyli napiszę, że to się równa granica przy n dążącym do nieskończoności. No i to jest mój wykładnik, czyli to będzie 1 przez x razy logarytm. Z 1 dodać 1n ta i całość do potęgi n tej. Takie mam wyrażenie. No i już zaczynacie chyba widzieć, do czego to wszystko zmierza. No bo widzimy, że to wyrażenie, które jest argumentem logarytmu, to ono będzie przy n dążącym do nieskończoności dążyło do e. 1 przez x to w ogóle nie zależy od n, więc ja mogę napisać, że to jest 1 przez x razy granica przy n dążącym do nieskończoności z logarytmu naturalnego. Z 1 dodać 1 enta do tej. Teraz ten ciąg dąży do e, przy N dążącym do nieskończoności, no bo taka była definicja liczby e, dlatego wybrałem ten sam kolor, za pomocą którego zdefiniowałem liczbę e. Czyli widzimy, że to będzie po prostu dążyło do logarytmu z e. Ja mogę nawet napisać to w ten sposób, że to jest logarytm naturalny z granicy. Przy n dążącym do nieskończoności z tego wyrażenia. Tu w tym momencie, kiedy ja zamieniam liczenie logarytmu z obliczaniem granicy, korzystam z tego, że funkcja logarytm jest ciągła. Czyli logarytm od jakiegoś ciągu będzie dążył do logarytmu od granicy tego ciągu. Więc tutaj korzystam z ciągłości funkcji logarytm. Czyli tak jak powiedziałem, to będzie równo 1 przez x razy logarytm. Naturalny z liczby e. No a ile to jest logarytm naturalny z e? Do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby dostać e? No to jest po prostu 1. Logarytm naturalny z e to jest 1. Czyli rzeczywiście ta pochodna wyszła nam równa 1 przez x. Czyli po tych wszystkich przekształceniach rzeczywiście dostałem, że pochodna logarytmu naturalnego to jest po prostu 1 przez x. Tutaj mamy bazę długi równości, który mówi nam to, co chciałem udowodnić, że pochodna logarytmu naturalnego z x to jest po prostu 1 przez x. No i korzystałem tutaj w tym wyprowadzeniu z różnych własności. Po pierwsze skorzystałem w pewnym z definicji liczby e, tutaj na samym końcu, jak obliczyłem tę granicę. Po drugie korzystałem z różnych własności logarytmu, mianowicie takich, że logarytm od A odjąć logarytm od B to jest logarytm ilorazu tych argumentów i korzystałem też z tych własności, że logarytm od A do W no to jest W razy logarytm A. No i wykonałem tutaj takie podstawienie. No jest to bardzo piękny, klasyczny dowód, taki bardzo elementarny tej bardzo ważnej własności. W następnym filmie korzystając już z tego, że znamy pochodną logarytmu Pokażę, jak można wyprowadzić wzór na pochodną funkcji wykładniczej, czyli udowodnię, że pochodna funkcji E do X to jest E do X.